Fire came to be, and with it, disparity. And the brighter the flame, the deeper the shadow. Hej, cześć, mano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dark Souls Scholar of the First Sin. Właśnie, zgniecione oko zaczyna się wić. Ponieważ nasza tutaj koleżanka jest zdrajcą. A dzięki temu przedmiotowi, który jest tutaj na samym końcu, możemy się stąd pozbyć. Raz i na zawsze. Tak więc zostaw to zrobimy. Ale fakt, że ma HP, nie, to jest po prostu postrach. Mam na sobie set zapomniany. Aha, uniknie ten bajacz. Jak mi wysunęła przez ścianę! Ach, koleżanko, wejrzę. Kurde, durny filar. Dajże po prostu na cel. Okej, dobra, pozwól, że użyję trochę bardziej. Ale wiesz co, z wielką chęcią wychłostam cię, tak jak niewolnika, którym jesteś. O właśnie, trój! Zatrucie dla ciebie! Durna zdrajczyni babu! No, poczuj ten ból! Poczuj, jak trucizna wysysa z ciebie żywo! A, cyk! Kamień, klucz, ogólny, kojące światło słońca, no i cały set, który wcześniej już zdobył, czyli set świętej oraz najgorszka. Żegnamy bat. Kurde, jak ją naprawdę czemu pieprzę w ogóle ten bat. To jest bat właśnie z duszy... z duszy właśnie demona pieśni. No i tutaj usunęliśmy sobie stąd naszą zdrajczynię. Z nią nie ma potem żadnych ciekawych tematów do rozmowy, więc totalnie mi nie szkoda tego. A to będzie w kluczowych przedmiotach tutaj. Poruszaj rotundę w Majuli. Kamień obracający rotundę w Majuli, wsuń go do środkowego filaru, by ustawić rotundę w stronę innego korytarza. Nie ma w nim niczego magicznego, to tylko efekt precyzyjnej inżynierii. No, tylko szkoda, że mi jest to totalnie zbędne, bo w momencie, w którym sobie ognisko rozpalę z jednej bądź z drugiej strony, czyli tam w hejt, a tam w zagajniku myśliwych, to nie muszę w ogóle tędy przechodzić, bo się po prostu teleportuję między ogniskami. Więc to jest tak bardziej taki feature dla właśnie gracza, że po prostu może się pozbyć tej baby. A, zwłaszcza w momencie, w którym się już od niej wszystko wykupiło, tak jak na przykład właśnie ja. Jeszcze pobiegamy sobie teraz w tym secie zapomnianych. Zwłaszcza, że idziemy do domeny tak naprawdę samego Aldi. A, i właśnie. A propos. Mam tutaj młotek, zrobiony właśnie z duszy Telstalda. Zrobiłem także z niego cud. Przesprawiam się, który to był. A nie, nie miałem kojącego światła słońca. Okej, zobaczmy. Wyjątkowy cud przekazywany z pokolenia na pokolenie przywraca znaczną liczbę zdrowia rzucającego jej po bliskim sojuszniku. Cudem przechowywany niegdyś w klasztorze Lindelt został skradziony i nigdy go nie odzyskano. No właśnie. Okej, tutaj... O, właśnie to było to.
Święta Przysięga, starożytny cud, który podobno został stworzony przez wojowników, którzy niegdyś służyli Bogu Słońca, zapewnia tymczasowe wzmocnienie ataku i obrony rzucającego jej wszystkich pomysłów sojuszy. Efekt dokładnie taki sam jak właśnie w jedynce. Stąd tylko różnicą, że... Bez tej różnicy. Po prostu to jest dobre właśnie jak się gra w koopie i na przykład ktoś nie chce rozłożyć butelek. Po prostu odpalcie sobie cud, liczycie siebie i przy okazji leczycie wszystkich dookoła. Plus, nie wiem czy to aby też nie działa przez jakiś czas. Ale chyba to jest to nie jest chyba to zakręcie. Ale właśnie. Przez to, że zawalczyłem z tym zapomnianym, to właśnie Strayna mogą kupić zarówno kosy, jak i resztę tego setu zapomnianych. Ale, co jest ciekawe, u tamtego ziomeczka, partnerza, mogą kupić takie coś. Sztylet z przymocowanym czarnym kryształem, znaleziony głęboko w rynsztoku w czarnym jarze. Jest cięższy od zwykłego sztyletu, ale kryształ sprawia, że łatwiej jest wyciąć. Niektórzy z bardziej zdeterminowanych ludzi wygnanych do rynsztoku próbowali wspiąć się po ścianach tego ohydnego miejsca i wrócić na powierzchni ziemi. Nie udało im się jednak i zginęli przepełnieni żalem i nienawiścią. Takie coś jeszcze było. Prosty miecz z przymocowanym żółtym kwarcem. Ten długi miecz został znaleziony w żelaznej twierdzy. Łatwo się niszczy z powodu rdzy, ale jest lekki i nadal zadaje bardzo duże obrażenia. Z wielkiej żelaznej twierdzy starego żelaznego króla znajdowała się bogata kolekcja broni mająca być demonstracją siły przed całym światem. Broń jednak została utracona, gdyż próżność króla sprawiła, że zamek zatonął w jeziorze ognia. Okej, tutaj jeszcze było. Spętany ręczny topór o niezwykłym wyglądzie, znaleziony w czyśćcu nieumarłych. Łańcuchy i kolce, którymi dotknięta jest broń, powodują krwawienie, lecz zmniejszają skuteczność topora przy cięciu. Akcesoria dodane do broni tylko po to, by zadawać wrogom większe obrażenia, mogą zmniejszyć jej naturalną efektywność. Ława chłopca. Kij z przymocowym przymocowanymi do niego bydłami zależone w altyjskim domostwie. Jest cięższy od zwykłej buławy, ale uderzenia nim są skuteczniejsze dzięki twardym bryłom. Na dalekich wschodnich obrzeżach Drangry znajduje się stara, od dawna już zapomniana posiadłość. I taka właśnie powinna pozostać, bo czają się tam zmory, których lepiej nie wiedzieć. No, może stety bądź nie, bo tej właśnie twierdzy, czy tam posiadłości, się wybieramy. Skórzana tarcza grzesznika. Tarcza otulona matową czernią, znaleziona w sercu mrocznego przestworu. Nikt nie wie, co znajduje się za mrocznymi przejściami istniejącymi w całym Drangry, ale najpewniej lepiej zostawić w spokoju. A właśnie, miałem sprawdzić, jak to wygląda. Tak wygląda ten mieczyk. Czy ten sztylet. Tak wygląda miecz. Wygląda tak jak kilo przez te niby rdze, ale też wygląda sobie taki kryształ. Niby kwarc, ale w sumie kryształ. Dany topór wygląda w taki sposób. Ława wygląda właśnie. Tutaj pod samą myślą smacznego miecza. Też kurde, jeszcze z tą kosą bym jeszcze pochodził, żeby wiecie, był taki bajny trochę. Ej, to wygląda chyba jak skóra pustego. Bo my mamy podobny mroczny znak na klacie. Jesteśmy pusty. Okay. Parma czarnego ognu kamienia. Tarcza ozdobiona czarnym kryształem, znaleziona głęboko w rynsztoku w czarnym jarze. Jest cięższa od zwykłej mojej tarczy, ale kryształ zwiększa poziom obrony przed cięciami. Daje to samo, co myślę. Boże, tutaj też to samo. Dobra, wracam do tarczy Grymu w takim razie. No i lecę w takim razie na rozstaję.
co macie. Gdyż teraz przyjdzie nam się udać na wprost. Ale teraz patrzcie, bo chciałem wam to pokazać. Patrzcie, jak się różnią te dusze. Zależy nie tylko z wyglądu menu, ale jak się je używa. Patrzcie, dusze demona pieśni. Już zrobiłem wszystko, co mogę zużyć. Dusza demona pieśni po użyciu wygląda tak. A dusza Velestalda wygląda w taki sposób. Niby nic, nie? Ale widać jednak, że dusza Velestalda została splamiona otchłani. Przynajmniej jakimś mrokiem. Serio będzie przede mną uciekać? O, to już wiem dlaczego. Nie, panie Dziejaszku, tak to mi się bawić nie będziemy. Ha, uniknie ten frajerze. Dobra, myślę, że to jest dla czasu. A, nie ma! I już mnie chciał, kurde, dziabać z kubanem. A jeden cios? Czego są boskie błogosławieństwa. Ale ta kosa wygląda zajebiście, to muszę powiedzieć. Patrzcie, w ogóle ona się tak błyska, nie? Czerwienią. Na rękojeści, na ostrzu. Ciekawe mnie skąd, z czego to się bierze. Okej, okay, jakby co? Tak, to jest kolejna różnica, bo na konsoli nie było tutaj tego gościa. Znaczy tego gościa, tego ogra, tutaj to... Może to kiedyś był człowiek, ale na pewno już nie jest. Tutaj. Sygnet czerwonego już zapomniałem. To chyba tu było na konsoli. Sprawdźmy, jak to wygląda. Kurde, nie chciałem ściągać. Pierścień z rzadkim uzokamieniem reaguje, gdy właściciel jest w niebezpieczeństwie, tymczasowo zwiększając siłę ataku. Kajfa, bogini łez, opłakuje tych, którzy nie zasłużyli na śmierć, rojąc łzy czerwone niczym krew. Podobno kamień w tym pierścieniu to jedna z właśnie takich łez. No dobra. I to tam pasi. I patrzcie. To jest, nie dość, że jest chroniony, to jest w ogóle kolejna zmiana odnośnie do konsoli, bo na konsoli tutaj nie było ziomka, po prostu było zablokowane przejście. Dobra, to jest to. Dobra, nie. Wchodzę starczą i skosą, wchodzę starczą i skosą. Właśnie, pokaż symbol króla. Musimy właśnie pokazać, musimy założyć ten... Wiesz, fakta? Musimy założyć właśnie śmierć. Tak? Jak mu wysunąłem, proszę. Peace! To było ładne. Wtedy, kiedy założymy pierścień... Dobra, on się otworzy. Na szczęście wystarczy po prostu podejść, mając ten pierścień założony, można go potem od razu ściągnąć. Dobra, ma się. Otworzy. Puszczając nas do środka. A kiedy wejdziemy, to się zamknie. Warownia Aldi. To jest właśnie ta posiadłość, która była... która była wspomniana w tamtym przedmiocie. Ale pamiętam, że... Dobra, nie bazyliszki, ale są pewne. To właśnie takie jest w nakazie. Skamieniała smocza kość i dusza nieznanego żołnierza. Okay. Są takie... Jest. Proszę, opłaciło się tę kosę mieć. Jezu, prawie mi skamienie nabiły. Idiotki. Zatruty nóż do rzucania, dobra. To tu nie powinno być jeszcze psów. Nęcąca czaszka. Okej, tu jest ognisko obok. Tu, oj, o kurde, to był mimik. Tak, proszę.
O, to porządnie. Kurde, ale... O, faktycznie, mimika w wersji tej metalowej skrzynki... Deformowana czaszka i maska ciemności. Czaszkę już chyba miałem. Tak jest. Chyba nawet nie wiem w sumie skąd, więc sobie mi wydropiła. Maska ciemności. Maska rycerza pochłoniętego przez mrok. Nikt nie zna tożsamości ludzi, o których mówi się, że z łatwością posługują się mrokiem. Stare, zagraniczne legendy opisują ich jako nieszczęśników, którzy pragnęli poznać starą sztukę życia. A, chodzi oczywiście głównie o... Tutaj powinna być ta, luka fiel. Nie wiem, czy zepsułem, czy... No, udało mi się zabić grzesznicę. Trzy razy. Z pomocą właśnie luka fiel, więc ona powinna tu być. W sensie, tu była na konsoli. Chyba, że na... PC-cie właśnie z gdzieś indziej. A, ten ogień tam skąd? Rozbierzemy to za czas, czyli... Czekaj, weźmy tę kosę. Ja to odbija aż tak, stamtąd odbija ten tutaj. Czy ognic? Nie wiem. Okej, czy tutaj coś jest? A, proszę, coś tak czułem. Że coś tam było. Wzięło brzasku, spoko. Jeszcze mi było potrzebne. Chyba nawet jak się gra takim typowym magiem, to nie jest to aż tak potrzebne. Chyba, że się spami zaklęciami na lewo i prawo. Asta Jelesmiry! O kurde, czy to jest brat Lugatiel? Ona coś mówiła, że jej brat teraz jest tutaj przybył. Nie, że brat tu przybył, a ona przybyła go szukać. Fajnie. A, orra, to dobra, chyba, że zrobisz tak. W taki sposób. Ej, kurde, jakby się dał, to muszę backstaba zrobić z tą kosą. O, pięknie! Sweetaśnie. Dobra, dwie ręce. Boże, ten silny cios, nie? Czemu to jest... Jeden będzie przykwarza, drugi zadaje obrażenia. Stary wielki miecz z Długo człowieka. No tylko ta kosa niestety ma dość słabą trwałość, to jest trochę gorsze. Tutaj właśnie. Opis dla was, no ale... No opis jest praktycznie identyczny jak przy stroju. Ale ten miecz chcę zobaczyć. To będzie chyba ten tutaj. Tak jest. To jest wielki miecz. Wielki miecz dumnych rycerzy oficjalnego zakonu Mirry. Posługiwanie się tym wielkim mieczem wymaga zaawansowanych umiejętności i techniki szermierczej. Na S skalowanie jest właśnie ze zręcznością. Na klindze zapisano krótką wiadomość. Obietnicę dla kogoś wyjątkowego. Dziękuję. Średnio. Chyba, żebym, nie wiem, przybliżył tak bardzo widok, że wtedy. Dobra, na razie otwieramy drzwi. I ty żeś mnie naprawdę zaskoczył. Zobaczymy, czy będzie to samo. W tym jak coś, to będą chyba bazyliony, z tego co pamiętam, ale ja nie zamierzam ich uwalniać. Ten szkielet na konsoli wstał. Znaczy, nie była to walka z nim, tylko po prostu podniósł się i nagle odpadał po czaszkę i go zabiła. Więc czy to będzie to samo? Zadusza. No proszę, nie tym razem. Nie waż się. O, to wiadomość od twórców. Okay, tutaj. Tak, tutaj jest jeden z NPC-ów do pogadania.
Ale tu... Patrzcie, ile wiadomości. Cofnij się. Cofnij. 3, 4, 5, 6, 7, 8 wiadomości, żeby się cofnąć. Jedna, żeby nie ważyć się ciągnąć za wajchę. Ta wajcha poskutkuje uwolnieniem człowieka, czy ciągnięcie spowoduje uwolnienie człowieka, który jest właśnie tutaj zamknięty. A co jest zabawniejsze, rozmowy z nim są o tyle różne, w zależności od tego, czy jesteś człowiekiem, czy pustym. Please, just stay away. No, please, don't come near me. Nothing good will come of it. Just leave me alone, please. Leave this place and leave me be, as I'd not see any harm befall you. Please, just leave me alone. Please. No, mi się wydaje, że trzeba do niego zagadać jako pusty, bo inaczej on nie będzie chciał nic nam powiedzieć. On też może nam sprzedać parę rzeczy, ale to właśnie chyba dopiero jak do niego zagadamy jako pusty, bo tak to człowiek to... No, widać, że nie jest zbyt rozmowny. Spokojnie. Tu oczywiście skamieniamy ten. Mogę go odkamienić i przejść od razu, ale na razie przejdę tędy. Tutaj jak widzicie, jest pełno luster. I tak jak w walce z lustrzanym rycerzem, tak i tu będą z tych luster wychodzić przeciwnicy. Specjalnie potężni. Wątpię, chyba że się przebiegniecie o kilka luster za daleko i nagle wam wyskoczy takich 5. Ten to źle skończył. Duża dusza silnego wojownika. Tutaj wyjdzie. Aha. Znak przyzwania. Kogo? Najemnik Luet. A przyzwijmy sobie upiora, czemu nie? Sam fakt, że jeden cios tego miecza jest w stanie ich... Dziwna strategia. Jakby samo to, że jeden cios tego miecza jest w stanie wytrąć po prostu totalnie z równowagi, jest po prostu niesamowite. Kiedy pokonamy? Czy to jest kolejny minus? Nie, to jest... To jest zwykła skrzynia. No to... Otwieramy zatem. Świetlik. Okej. I tutaj rytualna obrączka północy plus 2. Czyli jest to, jeśli dobrze pamiętam, chyba... obrączka, która daje nam możliwość... większych tych, chyba? Mieć więcej zaklęć, ale mniej HP? Tak, ale nie dostrojonych, tylko więcej mogę sobie razem po prostu na zaklęcie rzucić, tylko to dość mocno redukuje zdrowie, więc to jest taki... No dobra, może ten mocno trochę przesadziłem, no ale... No, redukcja jest w miarę okej. Okay. Tu... To jest tak naprawdę drugi taki bazylion, którego ja spotykam w grze. Na konsoli, bo tutaj to jest pierwszy, bo taki sam powinien być właśnie w... W Kniei. Ale tak, zapomniałem. Wyskoczyć z tej klatki. To jest to ciekawe, że te bazyliszki jakby nie zamrażają, nie zamieniają w kamień srokiem, tylko jakby swoim oddechem. To jest takie intrygujące. Luet nie da się skamienić. Bo niestety jak się dasz, to ja ci w tym niestety nie pomogę.
wiem, może takiego upiora nie da się zamienić w kamień. No chyba się nie da, bo gość już dawno byłby zamieniony w posąg. Czytaj skamieniały, czytaj zginąłby. Ładna woda jedna. Dobra, ile mam tych kości? Boże, kości tych gałęzi? 16. Dobra. To myślę, że możemy wszystkich tych typów odkamienić. Ten ogród powinien być tutaj jednorazówką, a jest to oszczędzenie trasy, bo można od razu po prostu na górę. Zmierzchu i żara stezy, dwie sztuki. Dobra. Kamieńmy także i jego. Wydaje mi się, to jest dziwne. Dlaczego jak bazyliszek zakamieni takiego przeciwnika, no to ten przeciwnik normalnie jakby ten... Co chciałem zrobić? To przeciwnik normalnie dalej sobie egzystuje, tylko... Właśnie staje się takim posągiem, ale jak ja zostaję skamieniony, oznacza to dla mnie po prostu momentalną śmierć. Ej no, bez przesady, na spokojnie byś tam mógł strzelić, no. Tu się mam ustawić, żebyś... Wow, duet! Daj mi namiary na swoją siłownię, co? Komuś zasadził, kurde! Patrzcie, ten luet to praktycznie w ogóle do Major nie dostaje. On ma chyba tą zbroję Havla, jeśli dobrze widzę. Na sobie. Kurde, nie pamiętam teraz, gdzie on da się zdobyć. W tej części. Ale w sumie da się gdziekolwiek. Ale raczej tak, bo w każdej części da się chyba zdobyć ten set Havla. Nie waż się. Ale nie waż się zapalać, czy nie waż się otwierać skrzyni? Okej, okay, no. Jeśli byłby to mimik, no to tak się nie przekonam. Okej, okay, tutaj się nic nie dzieje. Czy to jest skrzynia pułapka? No nie. Zaraz sezę dwie sztuki. Okej, identyfikujący dźwięk. To chyba chodzi o to, żebym się nie ważył tego zapalać. To rozumiem. Ja to oczywiście rozpalę. Z drugiej strony też takie jest? Aż sprawdzę. Jezu, ale chodzenie z pochodnią daje takiego klimatu tej grze. Zwłaszcza jak chodziłby o jakichś takich właśnie starych posiadłościach, albo nie wiem. Po na przykład... w jakichś lochach. Chodzenie z pochodnią naprawdę nadaje takiego klimatu. Chyba nie, no, na razie nie ma co iść do... tego zamkniętego typa, bo to musiałbym zginąć, żeby stać się pustym. O, to zostało. Maska okolity smoka, proszę. Tego? Chyba nie zdobyłem wcześniej, tak mi się wydaje. Nie, nie zdobyłem. Oprawię pół godzina. O kurde! A ten tu skąd? Kolejny zapomniany. W ogóle informacji, że zostałem zaatakowany. Ciekawe. Weźmy pić. To się tak fajnie sprawdzi. W walce z tamtym kardyskiem z suszą. Dlatego też tak poniewieramy. Cyk, backstabi. Także backstab wygląda nie... Kiedy się go zrobi biczem, wygląda dziwnie. Błoń, panie kolego.
Znaczy, skubaniec mnie zaskoczył, naprawdę. Dobra, to przejdźmy do opisu. Maskę noszoną przez akolitów z Aldi, to znanej ze swoich dociekliwych eksperymentów Aldi, ściągnęły najtęższe umysły, by stworzyć rozmaite nowe rytuały. Ale plotki sugerują, że pomysły, które wtedy powstały, niekoniecznie były dziełem ich własnych myśli. Mglisty przód maski został zaprojektowany tak, by odbijać gniew rytualnej ofiary. Dobra, to jest do otwarcia, bo tutaj podchodzimy. Ciągniemy. Za bajkę ukrytą w mordę smoka. I przechodzimy sobie dalej. O, mimik zamknięty tak po prostu w klatce. Ciekawe. Nie było tutaj tego wcześniej. Dobra, to z tego co kojarzę, chyba sobie włącza światło. Dobra, tutaj się typ schował, pamiętam. Zrozumiem, czy w dłoń. Dobra, zobaczmy. Oczywiście każdy z tych klatek mogę zniszczyć i zabić to, co się w niej znajduje. Co my tu mamy? Tam był mimik, tu jest ogr, a tu... The fuck? A, dobra, to jest ten grzyb, okej. No. Dobra. Już wchodziłem. Kościana tarcza. Tarcza tutaj. Tarcza używana przez aldyjskich akolitów została wykonana z czaszki jakiejś istoty, na której nie można było dłużej eksperymentować. Tajemniczy człowiek, znany jako Lord Aldia, trzymał w swojej posiadłości olbrzymy, a także próbował stworzyć smoka, ale po pewnym czasie słuch o nim zaginął. Zapalając to przyzywam tego tego. Dobra. Widzę, że... Super, jeszcze bazyliczka to uwoli. Dobra, bo nie mam stamtąd. Proszę. No to ten ogr nie ruszy. O! Okej, miło z jego strony, że mi chociaż to jest. Dziwne.
Artur? Mam. Pies go zabić. Strzałą dusz. Mogę go jeszcze namierzyć. Te cechy, które trafiła, nie odbijała się od ścian. Tych samonaprowadzających to jest akurat coś, co naprawdę lubię, bo one po prostu lecą sobie w przód, ale nie może tak akcji jak właśnie. Jakiś, że to wiecie, jakiś względny wykrok albo coś tam, nie ma, leci i dostał. Widzicie tego? Czemu osłaniasz? Czemu osłaniasz? Powiedz, skończyło się tutaj. Jest tu przejście, minęli. Może jednak uda się ten skarb jeszcze zdobyć. Chodź dobrze. Zaatakuj tę ścianę. Operacja. Jeszcze jedna. Pięknie. Dobra, to jest zwykły skarb, z tego co pamiętam. I proszę, pan jeszcze mnie nie zawodzi. Zdeformowana łuska. Coś nowego? Nie wiem, nie widzę. A, chyba, że to jest przedmiot kluczowy. Czekaj, może to jest właśnie kluczowy przedmiot. Zdeformowana czaszka. A nie, tu jest. Zdeformowana łuska. Jeden ze zdeformowanych broni, które powstały w Aldi. Można używać jej jako broni, uderzając niczym wielkim młotem. Prawdopodobnie stanowi fragment ogromnej muszli. Dziwny człowiek, znany jako Lord Aldia, próbował odkryć tajemnicę życia za kluczy, do czego uważał nie umarł. Tutaj. Spokój, ale tutaj powinno być ognisko. O właśnie. Tutaj powinno być schowane. Drugie i ostatnie ognisko tej posiadłości. Kurde, martwi mnie trochę brak Lucatiel, to be honest. To zawalczmy jeszcze z jednym ziomkiem. Walmy pochodnie, tym razem to tak za darmo. Ja będzie go zaspał tylko. Ok, zaraz za nami. Myślę, że będzie Baxter. Ciekawi mnie tylko, czy te fantomy będą tutaj powracały. Czy one są takie jednorazowe. Dobra, duszę w razie czego mam na naprawę. Chociaż w sumie mogę naprawić po prostu proszkiem naprawczym teraz od razu wszystko. Daj. Są kwasty. Gejzer dusz i skamieniała samczowość. A, o! Zginął wcześniej. Okej.
Okej, jak coś jest zniszczone, po prostu jest taki pęknięty ten. Tylko oczywiście to niszczy tylko i wyłącznie. Kwas niszczy tylko to, co mamy na sobie, czyli właśnie pierścienie oraz zbroję. No, jako, że jest ognisko, to się cofnę do czymś, co przyniosę się do naczynia i od razu to naprawię. A poza tym będziemy kończyli odcinek. W kolejnym zobaczymy za to z bossem, który... No... Jest też ciekawy. Ze względem designu. Don't spend your hope. You'll need souls. I know only. Don't waste them. Nie powiem. W takim razie proszę cię, Mordencio, weź mi napraw ten cały set. Z mojej pierścionki. I'll be around. Chodź. Zobaczmy, czy może ona ma coś na sprzedaż nowego. O ma, proszę, mój bien! Co krótki, kolejna sztaba, jakby miał to mało. Migoczący tytan, 3 sztuki. Skrawienia smocza kość, 3 sztuki. Kamień błękitnego światła. Kamień błyskawic. Kamień ognistego smoka. Kamień mrocznego rycerza. Trujący kamień. Roczący kamień, a czekaj... Jest czysty! Tak, poproszę o czysty! Wreszcie będę mógł ulepszyć broń! Tak, jak będę tylko chciał. Dobra, czy ja mam jakieś dusze? Nawet, że mam. Spróbujmy... korzystać i od razu ulepszyć trochę... broń, której już mam. Podoręciu. 10 tysięcy. Okej, myślę, że to powinno wystarczyć do zakręcia czegoś, ale... Przecież tak gadam, prawie jakby chciał po prostu sobie pofarmić tego trochę więcej duży, tyle wystarczy. Więc dobra, ja się jeszcze pobawię na zakonanie, ale to rzeczywiście bez wyższego działu. Ja póki co w tym materiale kończę. Żegnam się z wami i do miłego i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dark Souls z Kolarką.